Mój ojciec powiedział mi coś po swoim rozwodzie. Powiedział, że każdy żołnierz ma dwie rodziny. Tę, z którą jest spętany i tę, z którą rozpętuje piekło. Spędziłem tutaj 8 dni. 8 dni dowodziłem drużyną, którą nie byłem gotów dowodzić. 8 dni patrzyłem na to, jak moi ludzie, moja rodzina, zabijają i są zabijani. Przez 8 dni chciałem, żeby to się skończyło. Nigdy nie chciałem być dowódcą grupy, ale nie miałem wyboru. Teraz pod moimi rozkazami jest 13 żołnierzy. 13 facetów polegających na mnie i na tym, żebym podjął decyzje, które ich nie zabiją. 13 rodzin, które liczą na to, że przywiozę do domu ich mężów i synów. 13 to nie jest szczęśliwa liczba. W samolocie, zaraz przed skokiem, wreszcie doszedłem do wniosku, że muszę zdławić swój lęk, przejąć dowodzenie i poprowadzić tych ludzi. Wygląda na to, że los ma mroczne poczucie humoru. Jestem człowiekiem, którego od jego ludzi oddziela piekło. Nieważne. Nawet piekło mnie nie powstrzyma. Nie umieram! Powstrzymaj się! On umrze! Potrzebuje pomocy! Naprawdę zaczynasz zauważać małe szczegóły w osobie, co do której wydaje ci się, że za tydzień może być martwa. Pamiętam, jak pierwszy raz widziałem Legeta. To było w namiocie kantyny. Ciął jajko na twardo na małe plasterki za pomocą noża, zupełnie jakby kroił szynkę. W tym momencie dotarło do mnie, że nigdy w swoim 23-letnim życiu nie widziałem, żeby facet kroił jajko na plasterki w ten sposób. Nie wiem, dlaczego to pamiętam. Znajome twarze. Dzięki nim w takich miejscach czujesz się prawie jak w domu. Prawie. Czasami zapominam, że Allen i Garnett to dwoje ludzi. Razem pojawili się w Fort Bragg i od tego czasu nikt nie widział ich osobno. Zaczęliśmy nawet mówić Allen i Garnett, tak jakby to było jedno słowo. Nawet przy tych cholernych, niecelnych zrzutach udało im się pozostać razem. Niesamowite, co mówisz zaraz po tym, jak ołów przestaje latać wokół ciebie. Harcok opowiedział nam o tym, jak stoczył o jedną bijatykę w barze za dużo. Nagrodę dostał wstrętną bliznę na policzku. Efekt połączenia wyszczekanego drwala i tulipana zrobionego z butelki po piwie. Allen i Garnett powiedzieli, że zaciągnęli się sami, zaraz po skończeniu szkoły. Woleli to niż czekać na pobór. Gdy przyszła moja kolej na mówienie, zamarłem. Zdałem sobie sprawę, że nic w moim życiu nie miało tak naprawdę żadnego znaczenia. Baker! Aż do teraz. W porządku, Baker? Siedzieliśmy z George'em na jego wozie i gadaliśmy przez godzinę od domu, pożerając rację żywnościową. Ten jeden raz nie smakowało jak papka w puszce. To najdziwniejsze uczucie być na wojnie ze swoim najlepszym przyjacielem. Czujesz się prawie niepokonany, jakby nic nie mogło cię powstrzymać przed jazdą na Berlin i zdobyciem upragnionego biletu do domu. Przez godzinę opierałem głowę o hełm i udawałem, że śpię.
Większość nocy spędziłem zastanawiając się, co powiem matce George'a, kiedy znowu ją zobaczę. Zginął jak bohater. Zginął dla towarzysza. Ale już go nie ma i nigdy go więcej nie zobaczę. Nigdy więcej nie zobaczę już George'a. Dzień trzeci. King of Fox 3, słyszysz mnie? Odbiór! Więc mamy zabić ich wszystkich, zanim skończą śniadanie. A tak przy okazji, jak sądzisz, co szwaby jedzą na śniadanie? Kiełbasę? Tosty? Ach, cholera jasna! Szklankę zimnej krwi? Sierżancie, nie mogę nikogo złapać przez to gówno. Mamy przejebane. Dobra! Pamiętam, jak w liceum myślałem, że George to cała rodzina, której potrzebuję. Miałem 8 lat, gdy moi rodzice się rozwiedli. Ojciec spakował się do samochodu i walnął jakąś durną mowę o obowiązku, honorze i ojczyźnie. O tym, że pomimo iż nie chciał odejść, to musiał. Cóż, mam 8 lat i mój ojciec właśnie odjeżdża z mojego życia. Myślę sobie, jesteś moim tatą. Czemu do cholery nie macie przy mnie? Obowiązek. Prawdę poznajesz człowieka, gdy musisz patrzeć, jak umiera. Ta chwila tuż przed tym, jak zdajesz sobie sprawę, że już po wszystkim. Ta chwila, w której w jego twarzy odbija się każdy wybór, którego kiedykolwiek dokonał. Rodzaj życia, jaki prowadził. I to, czego żałuje. Jak człowiek może się skupiać na życiu, skoro jedyne, co widzi, to śmierć? Nie mogę wyrzucić z głowy tego, że Allen i Garnet zginęli dlatego, że poszli z Leggettem. Gdyby tylko byli ze mną. Kurwa, gdyby tylko byli ze mną! Może wciąż by żyli. Może umiałbym ich uratować. Gdy do ciebie strzelają, myślisz tak naprawdę tylko o jednym. Przeżyć. Biegłem szybciej niż kiedykolwiek w życiu, a miałem na sobie 30 funtów sprzętu. W jakiś sposób twój mózg zaczyna racjonalizować. Macie, Baker, po prostu przebiegnij tą drogą. Po prostu przebiegnij tą drogą i będziesz wracał do domu. Dopiero gdy przestajesz biec, zaczynasz się zastanawiać. Czy właściwie który... Chcecie mnie! Mogłem zasnąć, więc sprawdzałem, czy chłopaki na warcie nie spali. W ciemnościach nie da rady. Musisz myśleć o domu. Ja myślałem o George'u. O tym, jak odpalaliśmy petardy z butelek w strumieniu za jego domem i zwalaliśmy winę na dzieciaki, które mieszkały na naszej ulicy. O tym, jak zawsze interesowaliśmy się tymi samymi dziewczynami w liceum. I o tym, że mógłby być teraz martwy. I ja bym nawet o tym nie wiedział. Wszyscy moi ludzie są obecni. 12 Bakera jest teraz bardziej 6, ale jakoś się trzymamy. Po raz pierwszy od zrzutu miałem okazję usiąść z chłopakami i pogadać. Hartsock wciąż opowiada historię o swoich walkach w barach. Obi wciąż opowiada o dziewczynie, którą zostawił w domu. McCreary wciąż jest dupkiem. Dobrze jest być razem. Między żołnierzami krążą plotki, że nasza drużyna zostanie rozdzielona po opuszczeniu Karantanu. Cholera, Corion nawet myśli, że jedziemy do domu. Znów się mylisz sam. Kilku chłopaków mówiło o kupieniu farmy albo jakiejś ziemi. Czegoś spokojnego i cichego. Boże, tylko nie to. Ostatnia rzecz, którą chciałbym zrobić, to dożyć w samotności końca swoich dni. Nie, nie po tym gównie, które zobaczyłem tutaj. Cóż, jeszcze nie pora na pożegnania. Zdecydowanie nie. 17 września zrzucono nas na małe miasto, które nazywało się Arnhem.